Starsza pani podbija świat. Part 239. Nad wyjazdem jest napis. There is a sign over the exit. There is a sign over the exit. W znaczeniu co dwie głowy to nie jedna powiemy dwie głowy są lepsze niż jedna. Two heads are better than one. Two heads are better than one. Schowek na bagaż podręczny w samolocie to będzie an overhead compartment albo an overhead bin. Overhead, czyli nad głową, pisane razem, traktowane jako przymiotnik. Czytamy dwa razy, tu mamy na czarno. Overhead. Overhead. Następnie mamy przegródkę, tu na zielono. Compartment. Compartment. Albo na żółto mamy pojemnik. Bin. Bin. Czytamy teraz na szaro u dołu. An overhead compartment. An overhead compartment. An overhead compartment. Albo an overhead bin. An overhead bin. Czytamy obydwa dwa razy. An overhead compartment. An overhead compartment. An overhead bin. An overhead bin. Schowek na bagaż podręczny w samolocie. An overhead compartment. An overhead compartment. An overhead bin. An overhead bin. Zmieścić się do schowka, to fit in an overhead compartment. To fit in an overhead bin. Przeczytajmy pierwsze dwa słowa połączone na zielono. In an. In an. In an. Trzy słowa. In an overhead. In an overhead. In an overhead. Dodajmy jeszcze compartment. In an overhead compartment. In an overhead compartment. Spróbujmy z bin. In an overhead bin. In an overhead bin. Zmieścić się do schowka. To fit in an overhead compartment. To fit in an overhead bin. Zmieścić się do schowka. To fit in an overhead compartment. To fit in an overhead bin. Może pani zabrać do samolotu jeden bagaż podręczny plus jeden przedmiot osobisty. You can take one carry-on plus one personal item on the plane. You can take one carry-on plus one personal item on the plane. I pani Dziunieczka się pyta, a co to jest przedmiot osobisty? What is a personal item? What is a personal item? Przedmiot osobisty to przedmiot, który zmieści się w schowku nad głową lub pod siedzeniem przed tobą. Przeczytajmy najpierw na niebiesko. A personal item is an item that fits
in an overhead compartment or under the seat in front of you. A personal item is an item that fits in an overhead compartment or under the seat in front of you. Czytamy te na żółto, zamieniają te podkreślone. A personal item is an item which fits in an overhead bin or under the seat in front of you. A personal item is an item which fits in an overhead bin or under the seat in front of you. Jak powiemy oto kilka przykładów przedmiotów osobistych? Here are a few examples of personal items. Here are a few examples of personal items. I nazywamy przedmioty po angielsku w miarę jak napływają. A neck pillow albo a travel pillow. An umbrella, a laptop case, a coat, a jacket, a book, a magazine, albo a magazine, a newspaper. Mam za dużo rzeczy, ona ma za dużo rzeczy. I have too many things. I have too many things. She has too many things. She has too many things. Wystarczająco, dosyć, enough. Enough. Wystarczająco, dosyć. Enough. Enough. Ten zwrot już omawialiśmy. No dobra, niech będzie woda. Okay, so water it is. Kiedy chcemy powiedzieć, że jesteśmy w pełni zadowoleni, jedno zupełnie wystarczy, wcale nie chcemy więcej niż jedno, to powiemy one is enough. One is enough. Kiedy chcielibyśmy więcej, ale przeżyjemy z jednym też, to powiemy jedno też wystarczy. Częściowe zadowolenie. One is fine. Albo one is enough. Więc widzimy, one is enough, zależnie od kontekstu i tonu głosu, może znaczyć zupełnie wystarczy albo też wystarczy. Ale zobaczmy, że one is fine oznacza tylko też wystarczy, wolelibyśmy więcej. Natomiast jak powiemy OK, one it is, to to jest rezygnacja. To już lepszy rydz niż nic, ale no naprawdę wolelibyśmy więcej. To czytamy wszystkie trzy. Pełne zadowolenie. Jedno zupełnie wystarczy. One is enough. One is enough. Częściowe zadowolenie. Jedno też wystarczy. One is fine. One is enough. Rezygnacja. Lepszy rydz niż nic. No dobra, niech będzie jedno. Okay, one it is. Okay, one it is. Kiedy ktoś nam powie, mamy tylko jedno, to możemy powiedzieć doskonale, jedno zupełnie wystarczy. That's perfect. One is enough. That's perfect. One is enough. Kiedy ktoś ma tylko jedno, no chcielibyśmy więcej, ale dobra, nie ma sprawy, to to nie ma sprawy, można powiedzieć no problem. That's okay. That's fine. To też znaczy nie ma sprawy. Jedno też wystarczy. One is fine. One is enough. Natomiast kiedy no rezygnujemy, no już dobra, niech będzie jedno, ale naprawdę chcieliśmy siedem, to powiemy okay, one it is. Okay,
one it is. Proszę się tego nauczyć na pamięć, a przećwiczymy to dla utrwalenia w lekcjach powtórkowych. Tym razem, kiedy będziemy mówili o dzieciach, będziemy mówili a child, children, a później to samo zdanie, używając a kid, kids. They do not have children. They do not have kids. She has two children. She has two kids. They have one child. They have one kid. Ci, którzy mają, dostają więcej. Those who have get more. Albo those that have get more.